Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w sumie takim bonusowym odcinku z Night Loops. Już wam mówię dlaczego. Ogólnie miało być tak, że w poprzednim odcinku miało być dołączony tam ten ending i tak dalej. Ale wiem, że dużo osób z was może mieć problem ze znalezieniem takiego endingu. Dlatego stwierdziłem, że pokażę wam dokładnie jak zrobić ten ending, chociaż sam go jeszcze nigdy nie robiłem. Ale osobiście naprawdę, powiem wam szczerze, że raczej nigdy nie wpadłbym na to, jak go zrobić. A nawet jeżeli bym miał jakiś pomysł, jak go zrobić, to i tak bym go nie zrobił, bo trzeba go zrobić w odpowiedniej kolejności. A dokładnie, już wam mówię, co trzeba zrobić. Musimy aktywować 6 obrazów w odpowiedniej kolejności. A więc, pierwszy obraz, który zaaktywujemy, to będzie obraz, kochani moi... To będzie obraz naszej owieczki. I musimy zatańczyć z owieczką. I to oczywiście zrobimy. W ogóle to jest achievement, więc możecie oczywiście sobie to ogarnąć. I tak, potrzebuję z pewnością tej maski. Potrzebuję tej maski. Na razie. Lecimy z tym koksem i chcę iść do... Passage to the depths. Tak, to było chyba tu. To było chyba tu. Tak, i tu jest Idz. Tu z nim zatańczymy sobie. Ja już tego nie tłumaczę, bo chyba nie ma sensu zbytnio. Chyba zbytnio nie ma sensu. O, widzę, że chyba jest jakiś inny tekst. O co chodzi z tym poważnym spojrzeniem? Wygląda na to, że masz coś do powiedzenia. Chcesz zatańczyć? O! Szczerze mówiąc, ostatnio nie mam nastroju. Gdyby było inaczej... Okej. Okay. Czekaj, wyglądasz naprawdę natarczywego. Co cię wstąpiło? Okej, okay, w porządku. W takim razie zrobię to dla ciebie, Shira. Tylko ten jeden raz. Let's go! Raczej nie inaczej. Dobra. Tak, to ja pierwszy. Tak to jest. Ha, naprawdę minęło trochę czasu. Lecimy na Szczecin. Pozdrawiam Szczecin. Dęsuj, dęsuj kuperkiem. Właśnie, zauważyłem, że oni mają po prostu te same nadkluczyki. Kurde, czy to było dosyć takie... Jasne. I dlaczego my owce będziemy tańczyć w ciemności? No, to już chyba było, że jest... Jest coś romantycznego we wpatrywaniu się w całkowitą czerń i odczuwaniu naszej ciepłej wełny ocierając się o siebie. O kurde, to było erotyczne. Okej, okay, lecimy. Pik, 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 pik. Dobra, nie będę pykał. Lecimy z tym. Easy! Nawet ja jestem w pewnym sensie odświeżony. O, z jakiegoś powodu naprawdę nostalgiczny, dzieciaku. Cóż, Shiro, muszę lecieć, ale jestem pewien, że do zobaczenia innym razem. Raczej chyba już nie. O, tak, zgadza się, zanim zapomnę. Chciałem ci dać w ramach... tego wszystkiego dosyć mały, drobny prezent. Muszę to powiedzieć, dzięki. Zawsze byłeś osobą, której mogłem ufać. Dobra, to jest ten klucz. No i tak, musimy ogarnąć ten obraz. Nawet nie. To jest ten obraz, on jest zaaktywowany już. Dobra. Mamy 5.1,
Następny obraz, jaki będzie, to będzie studnia. I musimy się wybrać do studni. Studnia była, kochani moi, możemy iść w ten sposób. Idziemy do ballroomu. Właśnie, tu jest pokazane, co mamy zrobić. Co mamy zrobić? To jest dokładnie właśnie opis tego, co mamy zrobić. Czyli idziemy teraz do zagadki ze studnią. Tylko najpierw może sobie zaekwipujmy to trzecie oko nieszczęsne. Będzie ciężko to zrobić po prostu w czasie, wiecie? Dobra, where's from? Where's, kurwa... World, nie room. I tak, tutaj była zagadka... Właśnie, zgubiłem się. Tu była zagadka z tymi kwiatkami, czyli robimy to tak. Tu... To było potrzebne. To było potrzebne. Tego co pamiętam, to ta nieszczęsna studnia z tymi kikami, która jest gdzieś tu. Dobra. Quake nam się odpala. Pseudo Quake. Czyli potrzebujemy teraz już dziewczynki z lodem. Jest jak to brzmiało. Snow Woman. Snow Woman. Tyk. Znów nie wiem czemu, ale tu normalnie są takie lagi, że pierdzielę. To jest coś dziwnego, to jest coś zbugowane. No i też nie obejdzie się bez pana latarni. Bez pana latarni, tylko trzeba usunąć kaczkę. Tyk. No to było logiczne. Okej. Co tutaj było trzeba zrobić? A, wiem. Bóg. Okej, teraz szybko w lewo. Dobrze, idę dobrze. Jeden pojazd. Ciężko się będzie wyrobić z czasem. Ja mogę zobaczyć sobie w ogóle tą książkę, bo ja jej nie zobaczyłem chyba, nie? No właśnie, nie zobaczyłem sobie. Księga przepisów na ostatnie zakręcie. Niestałe. Czy musi być ostatnia? Examine. Nie mogę. Dobra. Tylko tak, znów potrzebuję cholercia maski. Tylko mi się wydaje, że już maski i latarni nie potrzebujemy, prawda? Chyba tak. Dwójka. Dobra. Mam coś, czego szukasz? Dobra, mamy to, mamy to. Nie jest ogarnięta. Uciekamy stąd. Najgorsze jest to, że tutaj jest ten loop taki dziwny. I naprawdę jest ciężko znaleźć te nasze przejście. Tak, chcemy wyjść stąd. Następnym jest puzzle z dwoma dziewczynami. To są jednak dziewczyny, a nie chłopiec i dziewczyna. Więc bardzo, bardzo ciekawie. Właśnie, Celestial Gardens. Z tego co pamiętam, to my w sumie nawet nie musimy tego robić. Bo to było catwalk w tym miejscu. Nie wiem czemu, ale nie mamy kolejnego jeszcze... kolejnego miejsca ogarniętego. Jeżeli chodzi o szybki transport. Bo to będzie ciężkie. Dobra, latte. I kafe. Pyk. No tu potrzebujemy zrobić to w ten sposób. Boże, to naprawdę będzie ciężkie. Tu musimy iść szybko. Naprawdę nie wiem, jak ja to zrobię.
Jezu, w dół. Okej. Lalkarzu, uspokój się. To sobie otworzymy. Czwóreczka, lecimy z tym. Dobra, jesteś mi potrzebna tutaj. Wybaczcie, jeżeli ja się tutaj też tak dosyć mocno skupiam, ale to mi jest dosyć istotne. Bo to też nie wygląda tak, że ja znam tą zagadkę jakoś na pamięć, tylko też ja cały czas myślę o tym, jak ją zrobić. A w międzyczasie staram się nie spartolić czasu, który już tu mamy. No jednak 6 obrazów, które trzeba aktywować, to jest dosyć spora, nie oszukujmy się. Nie to. Dobra. Tu i tu. Dobra. To już też mamy. Latte i kafe. Kafe latte. No dawać dziewczyny. Dawać dziewczyny. To jest już git. Teraz lecimy do tamtego. Tylko pytanie, co było tam do zrobienia? To już będzie ciężkie. A, biegiem. Chociaż w sumie nawet nie muszę tego robić. Mogę to robić w ten sposób. Ballroom. Ballroom i lecimy tu. Trójeczka X. Dobra, ściągamy to. Miejmy nadzieję, że uda nam się teraz to szybko znaleźć, bo no, ja mam problemy z tym. Nie będę ukrywał, że tak jest. Nie pamiętam też, jak tam się szło. Postaram się, ale nic nie obiecuję. A chyba pamiętam, jak mi się szło. Okej. Okay. Teraz już chyba wiem. Dobra, z dół. Tu jest wejście. My już źle poszliśmy na początku. W tym początku już źle poszliśmy. O, tutaj to jest. Dobra. Teraz w prawo. Tego co pamiętam. Jest jedna ścieżka w dół. W górę, przepraszam. I jedna w dół. Jedna w dół jest tu. Nie ukrywam, że naprawdę będzie to ciężkie. Co? To tu było? Tak, to tu. No właśnie, tutaj trzeba czwóreczkę od razu zrobić. Idź sobie stąd. Jak to? Nie wyrzucaj mnie, halo. Co ty robisz? Teraz mnie nie widział. Ursa Saloon. To pogadaj z Ursą szybko. Siur. Dobra, i teraz tak. On nam to otworzy. Musimy szybko... przepraszam. Zobaczyć, jaki jest układ. I szybko go powtórzyć w lewym pokoju. W dolnym pokoju. Dobra, Ursa Saloon jest otwarty. Czyli tak. Reasumując... Raz, dwa w dół, raz, dwa w górę i raz w dół. W prawo. Dwa, jeden, dwa. Dwa, jeden, dwa. Tutaj oczywiście trzeba ogarnąć sobie naszą latarnię. Dobra. No dawaj, dawaj. Raz, dwa, jeden. Raz, dwa. Teraz się pogubię.
Jak to? Porąbałem. Tu też było dwa. Cholera. Posrałem. Tu jeden był, okej. Okay. 2, 2, 1. Dobra. O, zbugowało się. O nie. Dobra. Mamy to. I to już będzie czwarty obraz zaaktywowany. Okej, okay, mamy to. Mamy to. Wejdziemy sobie tędy. Dobra, i teraz możemy sobie bez problemu... Tak już chyba do ballroomu, tak? To jest już zaktywowane. Sprawdzimy sobie przy okazji. To nam pół godziny, jeszcze dwa obrazy. To jest git i to jest git. Okidoki. Następnie. Z tego co widzę, to musimy się teraz przejść do dziewczyny na łóżku, żeby dowiedzieć się tego słowa na siostrę. Oczywiście zrobimy to. Dobra, nie no, idziemy, idziemy. Zostaw nas. Zostaw nas. To jest siostra. Okej. Okay. Ona nam tu mówi, żeśmy odeszli, bla 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 bla. No i tak, tutaj ona ogólnie mówi, że dlaczego się nie ruszysz, dlaczego się po prostu nie ruszysz i po prostu nie wyjdziesz. Dobra, no to widzę, że... Ona cały czas mówi, żebyśmy sobie poszli. Nie jesteśmy Spekterem, bla 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 bla. Jej imię to Elin. Tak, to wiadomo. Owner, Fables, Owner. Dobra, widzę, że tak. To ona ten, no tutaj tłumaczy, że robi to, odkąd pamiętam, ale ma na myśli, że ostatnio coś jest nie tak. Co masz na myśli? To jest po prostu... Czasami malarze tracą pewność siebie. Dobra. Wow. Jada. Mamy to słowo, czyli teraz idziemy do siostry. Idziemy teraz do siostry, mamy już słowo wow. 5:30, lipa. Okej. Okay. Teraz musimy napisać chyba wow, tak? Nie myślałem, co ona tam mówiła, ale okej. Okay. Po tylu technik tak naprawdę nie mogę uwierzyć, że ty teraz, ty, ktoś z zewnątrz, że ty po prostu prowadziłaby mnie do martwego końca, jakieś duperelki, po prostu maluję w kółko to samo. Znaczy, że potrzebowałem pomocy? A proszę. Dobra. That's it. Tak czy inaczej jest teraz już całkiem dla mnie jasne. Wyskowałem już z siebie wszystko, co się dało. Nic innego mi tu nie zostało. Już czas odejść na dobre. Dobra. Czyli tak, teraz jak już z nią pogadaliśmy, powiedzieliśmy jej siostrze, wchodzimy do wielkiego obrazu. Do wielkiego obrazu.
Tylko pytanie, do którego? Ona tam teorii dawałaby maskę. Aha, jest nie rzecz. Prace nad malowaniem na sztukach trwają, rozumiesz? No właśnie, to jest kolejny obraz już zrobiony. I rozumiem tak naprawdę, że zostało nam jeszcze tylko i wyłącznie, bo do tego obrazu się chyba nie da wejść, tak? Nie, do tego obrazu się nie da wejść. Czyli zostało nam wejście tylko i wyłącznie do obrazu tutaj. Dobra. No i mamy. Mamy, że... Nie wierzę w szczerość, bo jest niewidzialna. Czy prawdziwa szczerość kryje się gdzieś głęboko w środku? Może jednym sposobem na okazanie tego jest podcięcie brzuchu w pozwolenie na widocznej szczerości. Uważaj, gdy już znajdziesz się w środku, nie ma odwrotu. A teraz, czy chcesz do mnie wejść? Tak. Poszty w dupkę węża. To jak? Ja się skupiam, moi drodzy, bo to już jest... Po prostu... Oddychaj. No i dobra, udało się. Włączyliśmy spajki. I zaaktywowany kolejny obraz. No i to jest story już cały true ending. Wszystko aktywowane. Co teraz? Zaczynam rozumieć te obrazy, ta posiadłość. Ty i ja. Tajemnicze siły gromadzą się w tobie. Materializuje się dziwna maska. Uuu, otrzymujesz maskę przywoływacza własności. Tęsknił za swoim pierwotnym właścicielem. Maska przywoływacza emanuje potężną aurą, ale jej zastosowanie jest nieznane. No dobra, mamy tą maskę w teorii. Wszystko jest pomieszane. Wygląda na to, że nie możesz przestać przełączać się między swoimi przeszłymi wcieleniami. 5.59.55. Wow. Co tu się dzieje? Zresztą cały czas nas odrzuca. Dzieje się to samo tutaj wtedy, na samym początku. Hej, na co czekasz? Staram się wejść, ale nie mogę. Może to jest jakiś sposób? Jak to? Już gdzieś jest inne wejście? No sprawdźmy. Dobra. Nie poddasz się bez walki. Czemu możesz wykonać jakiś ruch?
Coś w rodzaju zamieci wiruje w tobie. Tu wejścia nie ma. Ja mogę jakoś te maski sobie aktywować. Nie mogę. Teraz pytanie, co my tu musimy zrobić, bo nie widzę rozwiązania. Gdzieś tu. Nie, też nie. To mnie odrzuca. Słowa wydają się być bliżej ciebie. Nie potrzebujesz już tych masek, dzieciaku. Nie potrzebujesz już mnie nawet, ba. No, wiem, że nie potrzebuję, tylko jak je wywalić? Jest jakaś szansa, żebym to mógł wyrzucić w jakiś sposób. Mamy non-stop toł. Ja nie chcę ich zakładać. Jest tam maska przywoływacza. Właśnie, że ona jest potrzebna. O właśnie. No i jesteśmy sobą. No i idziemy. Teraz na legalu. Założyłem maskę, tylko nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Chyba nie. Dobra, to jest dziwne. Idziemy dalej. Maska przywoływacza teoretycznie daje mi możliwość bycia sobą. To jest ważne. Leży nasz kurde koleżka. Dobra, czy ja mogę nadal używać masek? To jest dobre pytanie. Nie mogę. Mając maskę przywoływacza nie mogę nic zrobić już. Leży nasz piaszczo. No czemu mnie anulowało tak do samego końca? Coś się bugowało chyba, wiecie? Jakby ściągnęło mi tamtą maskę i gra nie wiedziała, że ją mam, dlatego mnie wyrzuciło. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, owce idziemy w jedną stronę. No właśnie, znacznie inna podróż. Znacznie inna podróż. Dobra, tu koleżka leży martwy, nie będziemy go ruszać. Wchodzimy przez bramę. Już jest coraz lepiej. W ogóle jest ta miejscówka, gdzie była ta maska lodu. Zobaczcie, że on ma też te same kolczyki. Kurde. W końcu przyszłaś mnie szukać. I wygląda na to, że wypędziłaś ostatniego z mojego mieszkańców. Wtedy zostajemy tylko ty i ja. Wiesz, moja droga, nigdy nie powinno do tego dojść. Możesz pomyśleć, że w tym momencie mną gardzisz. Być może myślisz, że jestem niczym więcej niż potworem. Wręcz przeciwnie, kochana. Prawda jest daleko od prawdy. Znaczy, prawda jest daleko od tego. Widzisz. Jestem tylko zwykłą refleksją. Stworzoną, by służyć. Stworzony, abyś w końcu mogła zobaczyć. Twoje prawdziwe ja.
Innymi słowy, jestem tobą, Shiro. Więc teraz pozwól, że cię o to zapytam. Jak można nienawidzić własnego ideału? Jak można gardzić jedyną osobą, która może pomóc znaleźć ciebie? Jak możesz mnie nienawidzić? Kiedy moim jedynym istnieniem jest... Kiedy moim jedynym prawdziwym celem jest... Bronić cię przed... Twoim własnym losem o 6 rano. W tym momencie... Wiem dokładnie, co się z nami stanie. Ty, ja. Wszystko, co zbudowaliśmy. Razem. Więc proszę, skończmy z tymi drobnymi gierkami. Wrócisz do hotelu? I zostawisz to wszystko za sobą? Widzisz. Zobaczysz. Ten cykl to nasz jedyny sposób, żeby przetrwać. Mi też skończyły się opcje. Moja droga, co dokładnie próbujesz zrobić? Okej, widzę, że nic nie mogę zrobić. 6 rano. O! No i co, to jest true ending, rozumiem? Starano. Nowy dzień. Morski świt. Okej. Tak jakbyśmy już w tej chwili mieli tak naprawdę ten kod wpisany. W ogóle nie ma kamery nawet w tej chwili. Możemy tu przejść? Możemy jeszcze.
Dobra. A więc zobaczmy ten morski świat. Chcesz wykonać ostatni krok? Tak. Był mój ostatni dzień w tym morskim hotelu. Nie trzeba dodawać, że nigdy więcej nie zobaczę Kelsindor. I nie jest teraz myśleć. Że każda decyzja, którą podjęłam, każda myśl, którą miałam, kręciła się wokół tego miejsca przez tak długi czas. Myślenie, że z biegiem czasu naprawdę zaczęło mnie to zmieniać. Spędzając tam tyle nocy, jedyne co mogłem zrobić, to dać sobie z tym wszystkim spokój. Kiedy patrzyłem z twarzy, która nawet nie była moja, patrząc teraz na morze, robi się trochę jaśniej. Moje uczucia w czyśćcu ciągnęłam bezradnie. W przeszłości zamknęłaby mnie na klucz. Zawsze się bałam, że stanę się tylko nimi. O tej samej godzinie w zimową noc. Złożyłam moje wizyty. Nie jestem tylko nimi. Nie zamierzam już uciekać. Jestem gotowa na to, co będzie dalej. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Hej, idź. Spójrz. Słońce właśnie wstaje. Jest 6:00. W końcu nie czuję się już śpiąca, ani trochę dłużej. Koniec. To jest nasz, moi drodzy, true ending. Dosłownie, true ending. Ciekawa seria, nie powiem, że nie. To teraz przejdźmy chyba do podsumowania. Tak mi się przynajmniej wydaje. 40 minut odcinka, kurde, no wyszedł drugi odcinek, fajnie. Cieszy mnie to nawet. Oj. Dobra, co mogę wam powiedzieć? Co mogę wam, kochani, powiedzieć? Ogólnie gra naprawdę bardzo ciekawa. Mega ciekawa. O czym tak naprawdę ona jest? Wydaje mi się, że jest to historia, która opowiada nam o problemach naszej bohaterki. I tak naprawdę cała ta pętla, która tam była, nie była dla niej czymś złym. To było po prostu podtrzymywanie jej przed tym, aby nie zrobiła sobie krzywdy. Wszystkie postacie, które miała w Kelsingor, było odzwierciedleniem jakichś osób, które spotkała w przeszłości, tak jak te dwie siostry, czy na przykład te dwie koleżanki. Wydaje mi się, że non-stop była to po części ona. Po części ona z osobami, które wcześniej już spotkała. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej to tak odebrałem i tak to zrozumiałem.
Wiadomo, jest to gra w języku angielskim, wiesz, więc też to moje tłumaczenie, no to jest takie tłumaczenie, no takie dosyć bezpośrednie. To nie jest, wiecie, interpretacja taka dosadna, więc też mogę się mylić w niektórych aspektach. Moje tłumaczenie też niekoniecznie musi być 100% tak dokładne, bo robię to jednak na żywo. To nie jest tak, że ja sobie to jakoś podczas montażu, wiecie, ogarniam i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja to nagrywam i tłumaczę w tym samym czasie, w którym słyszycie. Dlatego są takie dłuższe przerwy w tym wszystkim. Więc mówię, bardzo fajna historia. Myślałem, że będzie krótsza. Myślałem, że będą z tego za dwa odcinki, no max 2,5 nawet. A tu widzę 4 odcinki. 5 odcinków, nie 4. Dwa takie plus ten dodatkowy. Naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Może więcej na temat tych postaci, znaczy bardziej bym to rozwinął. Bo faktycznie o tych postaciach nic nie wiemy. Ja w ogóle wam wstawiłem te dwie siostry jako miniaturkę, a tak naprawdę one tylko były dwa razy i nic więcej. Więc bardziej chyba ta owca powinna być na miniaturce. No ale cóż, tak czasem bywa, miniaturki już nie będę chyba zmieniał. Chociaż może, zobaczymy. Ciekawa historia, zapraszam was również do zakupu tej gry, jeżeli po prostu włączyliście ten ostatni odcinek, bo naprawdę fajny gameplay, ciekawie zrobiony, nieirytujący, efekt pętli również bardzo ciekawy, ja lubię ogólnie gry właśnie z tym etapem pętli, gdzie zapisujemy jakiś tam swój progres tego wszystkiego, czyli to nie jest tak, że musimy wszystko odwzorować za każdym razem, tylko po prostu mamy ten jakiś zapis i to cały czas się kontynuuje, mimo że to się powtarza, to mamy zawsze tą kontynuację. Ciekawe. Szkoda, że ta gra jest taka prostolinijna. No ale ciężko, żeby w sumie gra z fabułu była nie wiem, z jakimś otwartym światem czy coś. Ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Polecam zakupu. W tej chwili gra kosztuje w sklepie Steam na dzień 6.01, bo to nagrałem dzisiaj właśnie, 3 odcinki sobie nagrałem. Kosztuje w tej chwili 74 zł. 75 nawet prawie. Nie, przepraszam, to w bundlu to kosztuje. To zwyczajnie kosztuje 53. Ja kupiłem chyba jeszcze taniej, z tego co pamiętam. Cenę w styczniu. Więc już troszeczkę za późno, ale i tak 54 zł. No w sumie za grę na... Ile my gramy? 5 godzin niecałe? Około 5 godzin, 5-6 godzin. No to w sumie nie jest źle, no. Historia do łyknięcia, nie? To myślę, że jest w porządku. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, oceniach filmu. Grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. No nie, przepraszam, nie 5 godzin. 3 godziny. No to nie, to trochę dużo. To jak mi to 5 godzin wyszło? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A, dobra. Nie wyszukało mi jednej rzeczy. Nie zaliczyło mi jednej rzeczy. Tam co wtedy przegraliśmy i nas cofnęło. To chyba Total Time wtedy się nie zapisał. No. Dobra, ja raz jeszcze mówię, oczywiście o subskrypcjach, komentarzach, trzymajcie się, no i co, do zobaczenia w innych seriach, hej, hej!